Siemanko, z tej strony Piwna Jafa, jesteśmy na Beer & Food Festival, a ze mną jest ekipa z Browaru Łąkowi. Robert, Adam i Krzysiek. Siemanko. Siemanko. Jestem też nie bez powodu. Niecały tydzień temu, dwa tygodnie temu, premierę miał Srogi Niedźwiedź naszakowany w beczce po miodzie winnym. Panowie, opowiedzcie może coś więcej o tym projekcie. Biorąc pod uwagę, że to nie jest taki browar bardzo duży, tylko mały, to jest sukces, tak? Tak, to sprawdźmy, co to jest. Sprawdźmy, co tam uważaliście. Niestety w plastiku, ale to nie przeszkadza. No, jest miód. Jest fajny miód, ale taki właśnie jak świeżo znany z deszczu, w tą stronę idący. Czy baza lisowa mocno wam zginęła według was, czy jest tak... No jest dosyć mocno. Czy mój miód... Bardzo złego. A w planach powtórzenie tego piwa? Tak. I będzie zmiana miodu? Bo to mówiliście trójnia. Trójnia, tak. Miód będzie ten sam. Czyli ten sam, okej. Nie no, słodycz dał bardzo dobrze. Jest fajne, wytrawne. Czyli trochę myli. Dodatek miodu, a piwo jest nadal smakowisowe. Tylko barłanie to będzie. Nie ma tego miodu, tylko po prostu jest beczka. Ale bardzo fajne, przyjemne. On ma około 10%. Nie czuć, że jest ten alkohol. Spała leżał, bo w beczce leżał ponad 3 miesiące i potem jeszcze po rozlaniu A to jest naprawdę bardzo fajne, nie? Nawet troszkę się pojawia nut kwiatowy gdzieś. Właśnie taki kojarzący dziwi z tym miodem wielokwiatowym. Może mylnie, ale taki dziwą skojarzenie. No to dużo takich nie jest. Bo nie jestem fanem miodów kwietnych, też nie pijam tyle, żeby mieć jakieś odniesienie. Ale jest przyjemne, jest nawet gorączkowe. To ja mam dosyć takie pytanie, bo pierwszy raz spotkałem się z wami, z waszym browarem 2 lata temu. I tam była tablica wypełniona głównie z sirami klasycznymi, bądź też zmierzającymi w stronę trochę belgijską. Rynek was zweryfikował, czy że te piwa są mało sprzedawalne, mało popularne? Czy też sami chcieliście sprawdzić, jak wyjdzie nowa fala? Klasyka jest dalej taką bazą, szczególnie inne takie popularne z Jana, fajne produkty amerykańskie, to właśnie z wywiarzy portem bałtyckim, ale też próbujemy poprawić się taką tematykę. To pić jest bardzo fajne i trochę zdradzieckie, bo smakuje jak bardzo lekkie, fajne piwo. Tak, ale jest wytrawne. No i mocno procentowe na ten styl. To jest około 7. 7,5 chyba, czyli właśnie 7. Widzę też, że mocno idziecie w projekt Barrel Aged. Co kolejnego? Już jest, bądź się jeszcze za chwilę pojawi. No,
Tyle żartuje Basia. Beczka. A tutaj mamy jeszcze, widzę, sus skorfę. Strofę. Jest też kolejna wersja belgijskiego byka i srogiego niedźwiedzia. Na razie Jack Daniels i ewentualnie torfy, czy już są. No i ten miód pinny. Czy coś jeszcze się pojawi? Na razie mamy te, ale myślę, że raczej dopiero co słodki wystartował. No, fajne, jak na tą skalę. Wybicie growary macie? 7. No to jest bardzo mało w skali nawet growarów, są małe, gdzie myślicie. I projekt Barrel Age, ja to szanuję. Ja czekam na więcej. Nie tylko takich piw leżakowanych, tych mocnych, ale też tych, powiedzmy, codziennych, takich lżejszych, tak jak jest premiera właśnie na Milenki Festiwal Rzeka Pełna Kawka. No to jest super piwo, które jest kolejnym piwem, które obala ten mit o piwach ciemnych latem, że się nie przyjmuje. Lekkie piwo, laktoza kawa? Macie kawa. Rzeka Pełna Mleka to jest laktoza. Ale jest tutaj też laktoza. Tak, delikatnie. Czyli to, tak powiem, wstajesz rano, masz dzień wolny i możesz zamiast kawy wypić sobie właśnie takie piwo. No to bardzo fajnie. Kawy jest rzeczywiście sporo. Zapisałem, że tak nie wiem, bo kawa. Jakaś konkretna kawa? Czy po prostu espresso zamrożone i zlepidowane? Tak, czosnki z kasy rano i kolumbijska. Kolumbia jest bardzo wyrazista. Zawsze w tych klipach wychodzi bardzo fajnie. No co to panowie? W takim razie wasze zdrowie. I widzimy się w Poznaniu na targach poznańskich. Myślę, że dokładnie. No to w takim razie lajkujcie, subskrybujcie. Na razie. Na razie.